Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj czwarty odcinek z serii 40 powodów, dla których nie jestem rzymskim katolikiem. Ten czwarty powód jest związany z rozprzestrzeniającym się bałwochwalstwem i może najpierw taka historia ze Starego Testamentu, która dotyczy tego zagadnienia. Chodzi mi o czasy króla Jeroboama. Jeroboam wprowadził kiedyś bałwochwalstwo. Król Jeroboam to był król, który nie był synem Dawida, nie był z pokolenia Dawidowego. On został przez swojego, po prostu przez syna Dawida sprowokowany do tego, żeby wywołać rozłam w Izraelu. Dostał zresztą słowo od proroka, który powiedział mu, że ma tak zrobić, że dostanie 10 części Izraela, a Dawidowi zostanie reszta. I tutaj ewidentnie widać działanie Boże w tym, że doszło do tego rozłamu w wyniku grzechu człowieka. Była to kara za grzech i była to kara za grzech związana z tym, co zrobił król Salomon między innymi. Bo król Salomon sprzeniewierzył się wszystkim przykazaniom Bożym. I tutaj jednoznacznie widać, że wnuk króla Dawida, a syn Salomona, czyli Rehabeam, zawiódł i w związku z tym Bóg dopuszcza, żeby Jeroboam dostał 10 pokoleń z tego królestwa. I te 10 pokoleń zostało mu przyznane na podstawie orzeczenia Bożego, a mimo to Jeroboam chciał podkręcić sytuację. Zapraszam do tego czwartego powodu, dla którego nie jestem rzymskim katolikiem, a ten powód brzmi po prostu, że nie zgadzam się na wprowadzone bałwochwalstwo w rzymskim katolicyzmie i dlatego nie mogę być jednym z nich. Jeroboam wprowadza bałwochwalstwo. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl, łatwo teraz może wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana Rehabeama, króla judzkiego, i wtedy zabiwszy mnie powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi: dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu, lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych, lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Nadto ustanowił Jeroboam w 8 miesiącu 15 dnia tegoż miesiąca święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie, i składał ofiary na ołtarzu. Tak uczynił również w Betelu, składając ofiary cielcom, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. Tak więc składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu 15 dnia 8 miesiąca, to jest miesiąca, który sam wymyślił, aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich, i składał ofiary na ołtarzu, składając też ofiarę z kadzidła. Król ten, bezbożny, jak widzimy, zamiast polegać na tym, że to Bóg dał mu te 10 pokoleń, postanowił zadziałać po ludzku. Prowadził ludzki porządek i ten ludzki porządek to jest bałwochwalstwo. Dlatego, że w domu Bożym, w służbie Bożej, tylko to, co Bóg ustanowił, ma miejsce i ma prawo mieć miejsce. Jeżeli człowiek wprowadza coś ze swojego porządku, to jest to już bałwochwalstwo, kult demonów. Nie jest to już związane z czczeniem Jahwe, z czczeniem Boga. Nie jest to czczenie Jezusa, nie jest to zgromadzanie się do imienia Pana Jezusa, tylko to jest po prostu kult Baala.
albo tak jak tutaj kult dwóch cielców. I wytłuszczone tutaj mamy pobudował też świątynki na wzgórzach. Jak wiemy, w chrześcijaństwie mamy tylko jedno miejsce zgromadzania się. Nie są to świątynki na wzgórzach. W Izraelu też było tylko jedno miejsce zgromadzania się. W chrześcijaństwie tym jednym, jedynym miejscem zgromadzania się jest imię Pana Jezusa. Albowiem gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest do imienia mego, tam jestem pośród nich, obiecał Pan Jezus. Czyli jeżeli jesteś zgromadzony w inny sposób niż tylko do imienia Pana Jezusa, to nie ma tam Pana Jezusa pośród was. Są tam demony i jest to bałwochwalstwo. Tak samo było z Izraelem. Jeżeli ktoś próbował cześć oddawać poza jednym, jedynym miejscem, które Bóg darował, tam gdzie złożył swoje imię, czyli świątynię izraelską, to jeżeli ktoś miał świątynki na wzgórzach, no to te świątynki na wzgórzach to już było bałwochwalstwo, bo Bóg czci nie przyjmuje od ludzi według ich własnego pomysłu. Pan Jezus powiedział, nie przyjmuję chwały od ludzi. Jedyna chwała, która jest dozwolona w chrześcijaństwie, to jest służba Ducha Świętego, a Duch Święty nigdy nie działa tam, gdzie jest to na podłożu bałwochwalstwa, czyli w innym miejscu niż tylko do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli zgromadzasz się w inny sposób, no to jest bałwochwalstwo i właśnie tak zgromadzają się rzymscy katolicy. Oni nie czczą Boga, nie zgromadzają się do imienia Pana Jezusa, tylko sobie powymyślali swoje własne pomysły, swoje własne sposoby czczenia Boga. Ale nie tylko katolicy, ci, którzy są pod kontrolą katolicyzmu, również tak robią. I ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu. Czyli nie ustanowiono kapłanami, tak jak Bóg powiedział, że uczynił nas królewskim kapłaństwem tych, którzy narodzili się na nowo. Nie, narodzenie na nowo w ogóle nie gra roli w tym systemie, tylko to są pierwsi lepsi z ludu. A w chrześcijaństwie to muszą być osoby, które są narodzone na nowo. Tak samo jak w judaizmie w czasie Starego Testamentu musieli należeć do domu Lewiego. Nie mogli to być ludzie spoza domu Lewiego. A tutaj właśnie Jeroboam wprowadził bałwochwalstwo polegające na tym, że sobie poustanawiał ludzi nienależących do domu Lewiego jako kapłanów. I identycznie dzisiaj w chrześcijaństwie pełno jest kręgów, gdzie różnego rodzaju księżmi, pastorami, ojcami, liderami są osoby nienarodzone na nowo, idące do piekła i są przewodnikami ślepi, przewodnikami ślepych. Zresztą, jak zobaczymy później, w ogóle nie jest to możliwe, żeby dzisiaj ktokolwiek był ordynowanym jakimś księdzem, dlatego że ten czas minął, nie ma już do tego podstawy biblijnej. I to jest właśnie kult bałwochwalczy. Jest to kult bałwochwalczy, jeżeli cokolwiek robi się inaczej niż w Słowie Bożym. Jest to kult demonów, a nie ma tam Pana Jezusa. Pierwsi lepsi z ludu. Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. To jest obrzydliwość tego systemu rzymskokatolickiego, że osoba nienarodzona na nowo, idąca do piekła, zostaje powołana na kapłana i oficjalnie ma przypisany tytuł kapłański i każe się taką osobę tytułować ojcze albo w inne bluźniercze imiona się przypisuje tej osobie. Ale nie tylko. Są też liczne różnego rodzaju grupy, które są w głębi kontrolowane przez Kościół Rzymski. Są to grupy, które są w ruchu ekumenicznym. Są to grupy, które formalnie nie są w ruchu ekumenicznym, ale mają jeden wspólny mianownik, że tam kapłanami się czyni pierwszych lepszych z ludu. I druga rzecz, nie patrzy się na to, czy zgromadzenie jest do imienia Pana Jezusa. Często są to zgromadzenia do jakichś nazw, czy to nazwy jakiegoś nieboszczyka, tak jak luteranizm się zgromadza do imienia Lutra, czy też kalwiniści zbierają się do imienia Kalwina,
czy też sekta rzymska zbiera się do po prostu rzymskiego odłamu. Nawet nazwę mają typowo sekciarską, dlatego że nie nazywają się kościołem czy kościołem katolickim, tylko nazywają się kościołem rzymskokatolickim. Dlaczego? Dlatego, że to jest ślad rozłamu z około X-XI wieku, kiedy odłączyli się od prawosławia, które ma nazwę prawilne jest sławienie, czyli prawidłowe sławienie. Jedna i druga grupa dzisiaj już zeszła na bezdroża błędu, ale już sam fakt, że oni są późnym odłamem XI-wiecznym czy X-wiecznym po prostu od innej, też błędnej grupy, pokazuje historia, że tak jest. Więc tutaj to też jest powód, na który musimy zwrócić uwagę, że nie może być tak, że człowiek nienarodzony na nowo jest wysuwany na piedestał, a druga rzecz, że nie można mieć świątynek na wzgórzach. Jedyne miejsce, które jest do zgromadzeń chrześcijan, to jest imię Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli dwóch lub trzech zgromadzi się do imienia Pana Jezusa, to ma obietnicę osobistej obecności Pana Jezusa. A jeżeli zgromadzają się w inny sposób niż do Pana Jezusa, to jest to bałwochwalstwo. Jest to może ładnie nazwane, ale jest to po prostu kult demonów. Bardzo przykre jest to, że dzieci Boże w czymś takim uczestniczą, że prawdziwe dzieci Boże są w to uwikłane przez sprytnych manipulatorów. Jeżeli gdzieś znasz kogoś, kto się dał tak uwikłać, to ratuj go, siebie i jego, i wyjdź z tego bałwochwalstwa, bo to jest coś, co się Bogu nie podoba. Kolosan 1:25. Tutaj mamy słowa apostoła Pawła. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Słowo Boże już zostało skompletowane. Apostoł Paweł jednoznacznie to pokazuje w liście do Kolosan, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże albo abym dopełnił Słowo Boże. Te słowa są gwarancją, że przed odejściem apostoła Pawła zostało już Słowo Boże w pełni skompletowane, że już nic do tego Słowa Bożego nie wolno dodać, że już nie ma biskupów, nie ma starszych, nie ma kleru, bo kler był tylko do czasu, kiedy zostało spisane Słowo Boże, do czasu, kiedy zostało w pełni przekazane Słowo Boże. Kler był potrzebny jako po prostu ludzie w czasie, kiedy jeszcze Biblii nie było. Od czasu, gdy Biblia została skompletowana, kler przestał istnieć, jeśli mówimy o Bożym klerze, o Bożych starszych, o Bożych biskupach. Zresztą biskupów starszych mogli wyznaczać tylko i wyłącznie ludzie, którzy byli delegowani przez apostołów albo sami apostołowie, więc jednoznacznie dzisiaj apostołów już nie ma, a więc nie ma jak wyznaczać starszych. Duch Święty posługiwał się właśnie apostołami lub apostołowie delegowali kogoś do wyznaczenia też w mocy Ducha Świętego. Nie ma apostołów, nie ma też starszych, ani biskupów, ani żadnych przedstawicieli kleru. Nikogo nie nazywajcie ojcem, ani przewodnikiem, ani liderem. Tutaj mamy słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, 23 rozdział. Pan Jezus tak powiedział: ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi. Powiedział to oczywiście do swoich żydowskich słuchaczy, ale jest to znamienne, co Pan Jezus o tym myślał. I podobnie jest na gruncie chrześcijańskim. Co prawda nauczania Pana Jezusa kierowanego do żydowskich słuchaczy nie wolno przenosić jeden do jeden na grunt chrześcijaństwa, dlatego że na przykład tak zwane kazanie na górze jednoznacznie jest rzeczą, która jest na gruncie zakonu. Na przykład nadstaw drugi policzek. Jeśli nie nastawisz drugiego policzka, idziesz do piekła. Jeśli cudzołożysz, a cudzołóstwem jest po prostu popatrzenie na niewiastę z pożądliwością, idziesz do piekła. Jeśli patrzysz też na przykład na kogoś z gniewem, idziesz do piekła. To jest morderstwo. Warto czytać
to kazanie na górze, dlatego że oczywiście jest to pouczenie, jakiego charakteru mamy być, jeśli chcemy składać Bogu ofiarę żywą, do czego wzywa nas Rzymian 12 rozdział. Natomiast ofiara żywa na gruncie chrześcijaństwa nie jest rzeczą konieczną, tylko to chodzi o rzecz dobrowolną. To chodzi o ten typ ofiary, ofiary dobrowolnej. Natomiast tą konieczną, która była przebłaganiem za grzechy nasze, tą ofiarę złożył Pan Jezus Chrystus. I tej ofiary już nie można uzupełniać, bo ona jest doskonała, wystarczająca w pełni. I tutaj Pan Jezus mówi, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden jest nauczyciel wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim. Nikogo nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami. To słowo przewodnik to jest to samo, co z angielskiego teraz pożyczone słowo lider. Czyli można powiedzieć, ani nie pozwalajcie się nazywać liderami, gdyż jeden jest lider wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. To jest Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. Jednoznacznie mamy prosty zakaz. Nikogo nie nazywajcie ojcem, nikogo nie nazywajcie ojcem poza Bogiem Ojcem, który jest w niebie. Nikogo nie nazywajcie liderem, nikogo nie nazywajcie liderem, czyli przewodnikiem, poza jednym, którym jest Chrystus. I tutaj nikogo nie nazywajcie nauczycielem, bo jeden jest nauczyciel, Chrystus. To są jednoznaczne polecenia dla nas. Jeśli nie chcemy być pod przekleństwem, to musimy się do tych zaleceń stosować. Mamy przykład, jak poważne są to rzeczy. Mamy Ojca, który modli się do Syna jako Boga. To jest list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. I tutaj widzimy, że Ojciec wysoko cenił Syna, tego, który dał nam to polecenie, bo Pan Jezus Chrystus ma najwyższy autorytet, żeby takie polecenie, aby nie nazywać nikogo ojcem, ani nie nazywać nikogo przewodnikiem, to On ma najwyższy autorytet, żeby to powiedzieć. I zobacz, kogo ty lekceważysz, jeśli naruszasz ten zakaz. Ojciec, sam Bóg Ojciec modli się do Syna jako do Boga. Mamy te słowa zapisane w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków. Do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz, i tutaj Bóg Ojciec zwraca się do Pana Jezusa, do Syna. Tyś, Jahwech, z psalmu 102 wiemy, że to słowo Panie z Brytyjki, z naszego przekładu, to jest po prostu tak naprawdę tetragram, Jahwech. Ty, Jahwe, na początku ugruntowałeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz. Jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Hebrajczyków, rozdział pierwszy. Tutaj mamy właśnie fragmenty z psalmu 102 dowodzące, że tutaj chodzi o Jahwech. 13 werset tego psalmu. Ale Ty, Jahwech, trwasz na wieki, a pamięć o Tobie z pokolenia w pokolenie. Oraz 26 werset tego psalmu 102. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem Twoich rąk. One zginą, Ty zaś zostajesz. I wszystkie jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia. One się zmienią, ale Ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata Twoje. Jednoznacznie widzimy, że Bóg Ojciec modli się do Syna, do Pana Jezusa Chrystusa, słowami Ty, Jahwech.
Ojciec modli się do syna jako Boga, więc jeżeli syn powiedział, że masz nikogo nie nazywać swoim ojcem na ziemi, ani masz nikogo nie nazywać swoim liderem na ziemi, ani swoim przewodnikiem, to masz tak robić. Niestety wiemy, że są grupy, które są bluźniercze, bo są bałwochwalcze, które nie stosują się do tych zaleceń. Do syna, tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa twego, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. Oraz ty, Jahwech, na początku ugruntowałeś ziemię i niebiosa są dziełem twoich rąk. To jest dowód z pierwszego rozdziału Hebrajczyków, bardzo ważny. Czyli skoro Jezus powiedział, tak, a Ojciec, Bóg Ojciec się do Niego modli jako do swojego Boga i uwielbia Go, to mamy jednoznacznie udowodnione to, że to jest najwyższy autorytet. Ale też widzimy, że Ojciec Święty jest zarezerwowany dla Boga, dlatego że Jezus, Syn, modli się do Ojca jako Boga. Ojciec Święty jest to tytuł Boga użyty przez Pana Jezusa w Jana 17. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Jednoznacznie widzimy, że Ojciec uznaje za swojego Boga Syna Jezusa. Syn Jezus uznaje za swojego Boga Ojca Jahwech. Jest to imię, które należy się Bogu Synowi Jezusowi. On jest nazwany przez Boga Ojca Jahwech, tyś Jahwech. Na początku ugruntował ziemię, ale też wiemy, że Ojciec jest Jahwech. Dlatego, że Bóg Jahwech odwiecznie istnieje w trzech osobach. Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego i tych trzech są sobie równi co do chwały i co do wszystkich pozytywnych atrybutów. Jest to bardzo, bardzo ważne, żeby nie robić różnicy między osobami. Mówię o tym między innymi w serii 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Tam mamy przykład podany między innymi z drugiego rozdziału Jakuba, aby nie czynić różnicy między osobami przy wyznawaniu swej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo ważne, żeby nie naruszać tej reguły, że Ojciec jest równy Synowi, Syn jest równy Ojcu, Ojciec jest równy Duchowi Świętemu, Duch Święty jest równy Ojcu i wiemy, że Duch Święty jest równy Panu Jezusowi, Pan Jezus jest równy Duchowi Świętemu, ale Syn to nie jest Ojciec, Ojciec to nie jest Syn. Syn to nie jest Duch Święty to nie jest Syn. Duch Święty to nie jest Ojciec, Ojciec to nie jest Duch Święty. A każdy z nich, Ojciec, Syn i Duch Święty, są jedynym prawdziwym Bogiem Jahwech. Nie ma więcej niż jednego Boga. Jest jeden Bóg. Jeden Bóg Jahwech. On odwiecznie objawił się w trzech osobach. Od zawsze był w trzech osobach. Syn zawsze był, bo kto nie ma syna, nie ma ojca, tak objawił w tekście Pisma Świętego Bóg. I tutaj, kontynuując, widzimy, że nienaruszalne jest to, co przekazał nam w Słowie Bożym Bóg. I tutaj słowa z objawienia Jezusa Chrystusa, 22 rozdział, nazywane to też apokalipsą, są takie słowa Pana Jezusa: co do mnie, to świadczę każdemu. Czyli nie ma wyjątku, nie ma grupy osób upoważnionej do zmiany tego. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa życia i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Czyli widzimy, 18 werset oznacza, że jeśli coś dołożysz do Słowa Bożego, czeka cię piekło. Jeżeli zabierzesz coś ze Słowa Bożego, czeka cię piekło. Jednoznacznie widzimy, że jest to
straszliwy koniec tych, którzy manipulują przy tekście Pisma Świętego. Czytaj Biblię, Słowo Boże, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 22 rozdziału Objawienia Jezusa Chrystusa, werset po wersecie, linijka po linijce, wyraz po wyrazie, literka po literce. Całe zdanie po zdaniu, pomiędzy tymi jest tak samo natchnione każda kropka. Nie wolno nic dodawać, nie wolno nic ujmować. Nie miej ulubionych fragmentów Biblii, które byś lubiał bardziej niż inne, w tym sensie, żebyś je cenił bardziej niż inne. Nie, wszystkie są tak samo cenne i nie wolno ich jakoś tutaj degradować, podkręcać, oszukiwać. Jeżeli twoja religia, twoje wyznanie, twoje rozumienie nie pozwala ci na każdy z wersetów Biblii powiedzieć tak jest, to jest dokładnie tak jak ja wierzę, to znaczy, że idziesz do piekła, jesteś bałwochwalcą. Ani jeden werset Biblii nie może być jakoś pomijany czy uważany za nieaktualny. Całe Słowo Boże w 100% jest aktualne. Nic do niego nie wolno dodawać, nic z niego nie wolno ujmować. Jeżeli coś dodajesz, idziesz do piekła. Jeśli coś ujmujesz, idziesz do piekła. Jeżeli choć jeden milimetr z Biblii uważasz za mniej ważny, idziesz do piekła. Przygotuj się na wieczne płomienie albo pokutuj, ratuj się z tego pokolenia złego i przewrotnego, które ujmuje lub dodaje coś do Słowa Bożego. Nie dodawaj nic do Jego słów. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Tutaj mamy fragment z przypowieści Salomona. Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? Jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Tu widzimy wyraźnie, że już przed ogłoszeniem do końca Starego Testamentu, przy powieściach Salomona, jest powiedziane, że Bóg ma Syna. Jakie jest imię Jego Syna. Nie jakie będzie imię Jego Syna. Jakie jest Jego imię? Wiemy, Bóg Jahwech. Jakie jest imię Jego Syna? Wiemy, Pan Jezus Chrystus, który też jest Jahwech. Czy wiesz? Tak, wiem. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Więc jeżeli ktokolwiek uważa, że Jezus nie jest odwiecznym Synem Bożym, tylko że Synem Bożym się jakoś stał później, albo że w ogóle nie jest Synem Bożym, to jest taki człowiek na drodze do piekła, dlatego że tutaj Słowo Boże mówi wyraźnie, że jeszcze przed wcieleniem, jeszcze przed narodzeniem się, przed wzięciem ciała z Marii Dziewicy, to on już był synem, już istniał. On istnieje, on jest od zawsze. Nie masz syna, nie masz ojca. To nie jest tak, że ojciec był kiedyś ojcem, nie mając syna. To jest przecież kompletnie głupia myśl. No jak można być ojcem, nie będąc też w posiadaniu syna? Ma syna i ma syn ojca. To jest wieczny, odwieczny związek między ojcem, synem i Duchem Świętym. Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. I bardzo ważne, nie dodawaj nic do Jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Jak wiemy z objawienia Jezusa Chrystusa, wszyscy kłamcy zginą w jeziorze ognia, będą tam dręczeni dniem i nocą na zawsze, na wieki wieków. Dniem i nocą będą cierpieć straszliwe tortury. Nauczyli nie rozumieć więcej niż Pismo Święte mówi, abyśmy się nauczyli nie rozumieć więcej niż Pismo Święte mówi. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, aby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Jednoznacznie widzimy, że apostoł Paweł kładzie nacisk, aby rozumieć Pismo Święte tak, jak ono jest napisane. Nie kombinować, nie alegoryzować, nie podkręcać. Słowo Boże
to Słowo Boże. Jak mówi, to tak jest i amen. Bez kombinacji, bez wydziwiania. I to jest bardzo poważna rzecz, dlatego że jeżeli jej nie zachowujesz, to stajesz po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu, czyli tworzysz sekty, tworzysz rozłamy, tworzysz denominacje, co też wiemy z Pisma Świętego, z listu do Galacjan, że ci, którzy takie rzeczy robią, idą do piekła. Tak, idzie, na wieki będzie potępiony. Nie ma po prostu żadnego usprawiedliwienia dla kogoś, kto to robi. Wiemy, że nikt, kto ma Ducha Świętego, nie robi takiej rzeczy. To tylko robią źli ludzie, którzy są nienarodzeni na nowo. To są ci, którzy są pierwsi, lepsi z ludu, zamiast się rekrutować spośród tych, którzy są narodzeni na nowo. Starotestamentowo byśmy powiedzieli, że są nie z pokolenia Lewiego. Nowotestamentowo powiemy, że to są ci, którzy nie narodzili się na nowo. Musicie się na nowo narodzić. Tak właśnie mówi Słowo Boże, że jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może być tutaj częścią. A niestety w rzymskim katolicyzmie pierwszych, lepszych z ludu się włącza do kapłaństwa. A ze Słowa Bożego wiemy, że każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, jest częścią królewskiego kapłaństwa i jest święty. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Narodzenie na nowo to jest zrodzenie z Boga, to Bóg rodzi taką osobę na nowo. Stary człowiek, który jest na drodze do piekła, staje się dzieckiem Bożym w wyniku narodzenia na nowo. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Tak mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział. I tak jak już sygnalizowałem wcześniej, według Biblii dziś kleru już nie ma. I to jest właśnie ten czwarty powód, dla którego nie jestem rzymskim katolikiem, dlatego że kler jest tam, gdzie jest bałwochwalstwo. Skoro Biblia mówi, że kleru nie ma, to znaczy, że tam, gdzie jest kler, tam jest bałwochwalstwo i czczenie demonów. I wiem, mogę to potwierdzić, tak jak apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, że jak się patrzy na te grupy, gdzie jest kler, to można powiedzieć, że widzę, że jesteście głęboko oddani czczeniu demonów. Oczywiście Brytyjka to oddała nieco inaczej, że jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Ale to jest generalnie źle oddane tłumaczenie, dlatego że tam jest słowo wyraźnie powiedziane: widzę, że jesteście oddani czczeniu demonów. Tak, widać to. Oni są głęboko oddani czczeniu demonów. Po pierwsze, zgromadzają się nie tylko do imienia Pana Jezusa, ale po prostu do innych. Mają takie świątynki na wzgórzach tak naprawdę, skoro nie mają jedynego centrum, jedynie do imienia Pana Jezusa, tylko się zgromadzają w innych celach. To jest to bałwochwalstwo. To są świątynki na wzgórzach, a czynią też kapłanami pierwszych, lepszych z ludu, zamiast brać tylko i wyłącznie tych, którzy są narodzeni na nowo, którzy są uczynieni kapłanami przez Boga. Ale niestety bierze się takich, którzy skończyli seminarium. Nie ma znaczenia, czy on jest narodzony na nowo, czy nie. Czy jest synem piekła dwakroć gorszym niż oni sami, czy też nie. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Tak powiedział apostoł Paweł do starszych, do biskupów, których wezwał. Bo on wezwał, jak weźmiesz Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, to przeczytaj sobie dokładnie ten rozdział. Paweł wezwał starszych z miejscowości Efes. I ci starsi wyznaczeni byli przez Ducha Świętego. I tutaj w ogóle nie ma tej dyskusji. Wtedy jeszcze starsi byli, wtedy jeszcze byli biskupi. I on do nich mówi: oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się od zwiastowania wam całej woli Bożej. Jeżeli ukrywasz część woli Bożej, to wtedy masz czyjąś krew na rękach.
Ale jeżeli komuś zwiastujesz całą wolę Bożą, nie masz czyjejś krwi na rękach. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Widzimy, to Duch Święty ustanawia biskupami, jak wiemy, za pośrednictwem apostołów. Abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ale ponieważ dzisiaj już apostołów nie ma, to nie ma jak tych starszych biskupów wyznaczać. I zbór pański jest nabyty własną jego krwią. Zbór pański nabyty własną jego krwią. Jest własnością Pana zbór. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne. Jak wiemy, odejście Pawła jest związane też ze skompletowaniem Słowa Bożego, bo pierwszy rozdział Kolosan mówi wyraźnie, 25 werset, że on skompletuje to Słowo Boże. I tutaj, jak już odejdzie, tak, po odejściu moim wejdą między was wilki. Skoro po odejściu Pawła wejdą między was wilki, to będzie to już po skompletowaniu całego Słowa Bożego. I nie przypadkiem, bo widzimy, nie oszczędzając trzody, nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne. Ci biskupi, wyznaczeni przez Ducha Świętego, bo jest tak powiedziane w 28 wersecie, że Duch Święty ich ustanowił biskupami, to część z tych biskupów stanie się osobami mówiącymi rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Mimo, że byli naprawdę wyznaczeni przez Ducha Świętego. Ale to się stanie dopiero, według tych słów, po odejściu Pawła. Nie przed odejściem Pawła. Przed odejściem Pawła jeszcze oni są filarami i włodarzami bożymi i dopóki nie było skompletowane Słowo Boże, to oni mieli taką funkcję. Byli włodarzami bożymi. Biskup jako włodarz Boży. Tak jest napisane w listach Pawła. Biskup jako włodarz Boży. On miał po prostu pozycję takiego bardzo mocnego przedstawiciela Boga na ziemi. Kiedyś to było, ale dziś nie ma. Więc nie wolno dzisiaj już takich osób się doszukiwać, bo ich nie ma. Nie ma apostołów i nie ma biskupów. Biskupi byli jeden do jeden mocno związani z tym, co też nazywamy w Piśmie Świętym starszymi i właśnie biskupów, czyli starszych, czy prezbiterów, powoływał apostoł, nie inni. A dzisiaj mamy niestety bałwochwalstwo, w którym pojawiają się tacy, których się mianuje prezbiterami, starszymi, czy też podają się za biskupów. To jest bałwochwalstwo. Jeżeli masz taką grupę gdzieś, gdzie taki się pojawia, biskup, ksiądz, pastor, czy inny przedstawiciel kleru, to wiedz doskonale, że to jest wyznacznik bałwochwalstwa. To jest bałwochwalstwo. I tam Boga nie ma. Tam są demony, bo jest to całkowicie właśnie kult Jeroboama. To jest kult diabelski. To są kulty oparte na dwóch cielcach. Jeden w Dan, a drugi w Betel. Jest to obrzydliwe dla Boga. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 17 werset. Dziś kleru nie ma, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Tutaj potwierdza się to, co czytaliśmy już w pierwszym rozdziale Kolosan, 25 werset. To jest 2 Tymoteusza 4. I to, co widzieliśmy w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, okolice 28 wersetu. Paweł dopełnił Słowo Boże. Paweł dopełnił zwiastowanie. I po odejściu Pawła Pismo Święte było już, wszystkie prawdy były już w całości. Dzisiaj starszych nie ma, bo już nie są potrzebni. Po odejściu Pawła ci, którzy byli powołani przez apostołów do końca swojej biologicznej śmierci, jeszcze byli na ziemi, takimi, którzy służyli, ale nie powoływano już nowych. I nie było też takiej potrzeby, bo było Pismo Święte, było Słowo Boże, Biblia. I już mamy w pełni Słowo Boże i nie potrzebujemy kleru. I dziś kleru nie ma. Nie potrzebujemy i nie ma. Natomiast tam, gdzie się pojawia, to wiedz, że to jest bałwochwalstwo.
To nie ma nic wspólnego z Bogiem, tylko to jest kult demonów. List Judy, w starym tłumaczeniu list Judasza, trzeci werset. Dziś kleru nie ma. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Tak, wiara raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie. Ciekawe, prawda, że pisze jacyś ludzie. Jacyś, bo oni nie byli znani, ani Jezus ich nie zna. Pan Jezus powie, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie rzeczy, do których nie macie prawa. Wkradli się bowiem pomiędzy was ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Pan Jezus ten wyrok potępienia między innymi ogłosił w Mateusza 7 rozdział. Przeczytaj Mateusza 7 rozdział. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. No jeżeli ktoś się podaje za przewodnika, za lidera, za ojca lub za innego takiego nauczycielowatego, którego Pan Jezus potępił, bo Pan Jezus powiedział, nikogo na ziemi nie nazywajcie takimi tytułami, a oni się nazywają. I Pan Jezus powiedział, wszyscy zaś jesteście braćmi. Braćmi. Bracia są sobie co do zasady równi. I tutaj nie ma takiej możliwości, żeby naciągać to. Już widzieliśmy, że nie ma już apostołów, a co za tym idzie, nie ma jak powołać kleru. Ale wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie i zaczęli wymyślać bajeczki. I właśnie o tym mówi drugi list Piotra 2. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki. No kler wprowadza zgubne nauki. I zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I zauważmy też ważną różnicę dyspensacyjnie. Ci, którzy byli pod Starym Przymierzem, Starym Testamentem, jest napisane, że byli fałszywi prorocy. Fałszywi prorocy odnosi się do Starego Testamentu. Natomiast w erze chrześcijańskiej, która nie ma nic wspólnego z Nowym Przymierzem, bo Nowe Przymierze jest zawarte przez Boga z Izraelem, z domem Judy i z domem izraelskim, nie z chrześcijanami. Nowe Przymierze będzie zrealizowane w przyszłości, a podstawą jest oczywiście śmierć Pana Jezusa. I tutaj nie można mówić, że dziś mamy Nowe Przymierze, bo jeszcze go nie ma. Ono już jest w pewnym sensie zagwarantowane śmiercią Pana Jezusa, która miała miejsce 2000 lat temu. Kościół, chrześcijanie są sługami Nowego Przymierza, ale samo Nowe Przymierze jeszcze czeka na realizację. I tutaj widzimy, wśród was będą fałszywi nauczyciele. Nauczyciele się właśnie pojawiają w chrześcijaństwie, nie prorocy. Nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i wypierać się Pana, który ich odkupił. Czy to nie jest wypieranie się Pana, jeżeli Pan Jezus podał wyraźne wskazania, a są tacy, którzy jednak nazywają kogoś Ojcem Świętym albo Ojcem. Są tacy, którzy nazywają jakichś ludzi liderami, choć Pan Jezus to wyraźnie zabronił. Pan Jezus cię odkupił, a ty robisz takie rzeczy. Pan Jezus cię odkupił, a ty sprowadzasz na siebie rychłą zgubę przez to, że go nie słuchasz. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością. No tak, katolicyzm to jest nazwa powszechny. Powszechny, czyli wielu. Wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Właśnie dlatego, że katolicyzm rzymski to jest system, który w Biblii mamy opisany jako tiatyrski, gdzie są głoszone diabelskie nauki i prorokini Jezabel głosi swoje kłamstwa, to ja z takim bałwochwalstwem nie mam prawa mieć cokolwiek wspólnego. W trzecim i drugim rozdziale objawienia Jezusa Chrystusa są opisane różne stadia zboru, różne zbory. I zbór w Tiatyrze to jest właśnie obraz na ten temat, czym jest rzymski katolicyzm. I to jest obrzydliwe.
To jest straszliwe. Wielu poszło za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości, czyli można powiedzieć dla różnego rodzaju profitów, wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Ileż tych zmyślonych opowieści jest w tym, gdzie jest kler, to już sam fakt kleru jest zmyśloną opowieścią. Dlatego, że Słowo Boże wyraźnie mówi, że nie ma podstaw do powołania kleru, ale oni wymyślili sobie, zmyślają sobie bajeczki, że jest sposób, żeby powoływać dzisiaj starszych. To pokażcie choć jedno miejsce ze Słowa Bożego, gdzie jest. Nie ma w Biblii ani jednego najdrobniejszego wersetu, na podstawie którego można by dzisiaj powołać księdza, pastora, lidera, Ojca Świętego czy innego takiego. To jest bałwochwalstwo to, co uprawiacie, moi mili. Lecz wyrok potępienia na was już od dawna zapadł i zguba wasza nie drzemie, jeżeli wiecie z drugiego listu Piotra 2. Odstąpcie od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Co na to Pan Jezus? Wiemy, że Pan Jezus Chrystus, jedyny prawdziwy Bóg, Jahwech, jednoznacznie się już o tym wypowiadał nieraz i teraz jeszcze jest jeden fragment właśnie z objawienia Jezusa Chrystusa, rozdział 2. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Ale widzimy, uczynków nie jest powiedziane, że dobrych, tak? Że uczynków Twoich, aktywność rzymskiego katolicyzmu wzrasta później niż wcześniej. Wcześniej nikt o tym nie słyszał. No, sekta ta istnieje dopiero od okolic X-XI wieku. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Jezabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Jak można pozwolić w ogóle kobiecie odzywać się w zborze? Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 34 wiersz, mówi wyraźnie, że kobiety mają milczeć w zgromadzeniu. Żadnego dźwięku mają nie wydawać, jak i zakon mówi. A co mówił zakon? Że wspólnie z ludem mogą powiedzieć amen, jak cały lud mówi amen, i mogą razem z ludem zaśpiewać, jak cały lud śpiewał. To jest jedyna aktywność. Nie mogą podać pieśni, nie mogą dorzucić komentarza. Jeśli mają jakieś pytania, to niech pytają się w domu mężów, bo nie ma pozwolenia Słowa Bożego na to, żeby kobieta się odzywała. Ale tutaj widzimy, że w tej Tiatyrze jest kobieta, niewiasta Izabel, która nie dość, że się fałszywie podaje za prorokinię, gdzie na gruncie Nowego Testamentu prorokini nie ma. I naucza i zwodzi moje sługi. Nie ma takiej opcji, żeby kobieta mogła nauczać. Zabraniam kobiecie nauczać, jest powiedziane w innym miejscu Słowa Bożego. Tego się nie da w żaden sposób po prostu pogodzić z rolą kobiety, bo rola kobiety jest powiedziane, że zbawiona będzie przez macierzyństwo, czyli przez rodzenie dzieci i wychowywanie dzieci. To jest jej służba prorocza, to jest służba pasterska kobiet, że kobieta jest pasterką wtedy, kiedy dba o dzieci, kiedy wprowadzi je do Pana Jezusa, a starsze kobiety mają pouczać młodsze kobiety, ale to jest przez głównie swój przykład, ale też przez dobre słowo zachęty, żeby miłowały swych mężów, aby troszczyły się o dzieci i w ten sposób wykonują tą służbę. A tu widzimy niewiastę Jezabel, którą dopuszczono do tworzenia nauki w kościele i
Komentatorzy co do zasady wiedzą, że tutaj najbardziej pasuje Kościół rzymskokatolicki. Ale nie tylko. Wszystkie ekumenicznie powiązane z rzymskim katolicyzmem grupy również, nawet jeżeli one są z innej tradycji, to niestety przez to, że stały się jedno, kto się łączy z przetecznicą, jest nią jednym ciałem, to one są połączone z tymi grzechami Jezabel. I tutaj widzimy wyraźnie, że ta Jezabel podaje się za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać przeteczeństwo, spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. No jeżeli zgromadzasz się inaczej niż tylko i wyłącznie do imienia Pana Jezusa, to twoje rzeczy ofiarujesz bałwanom. To ofiary składasz bałwanom, a nie Bogu, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Słowo Boże mówi wyraźnie, że tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Pana Jezusa, tam Pan Jezus jest pośród nich. Jeżeli twoim gruntem zgromadzenia jest co innego niż imię Pana Jezusa, to tam Pana Jezusa pomiędzy wami nie ma. Są demony, to jest kult diabelski, satanizm mówiąc krótko. Jesteś satanistą, jeżeli zgromadzasz się inaczej niż tylko do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Jesteś bałwochwalcą. I ona, ta Izabel, nauczyła, co robić? Spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Zgromadzasz się do księdza? Możesz zrobić prosty test. Bez księdza zacznie się twoje zgromadzenie, albo bez pastora zacznie się twoje zgromadzenie? Nie. A jeśli nie, to znaczy, że zgromadzasz się do pastora, a nie do Pana Jezusa. To jest prosty test. Kto prowadzi na zgromadzeniu? Duch Święty? Pan Jezus Chrystus? Czy pastor? Czy ksiądz? Czy lider? Czy ojciec? Czy innego rodzaju funkcjonariusz religijny? To jest kult bałwanów. Mówiąc krótko, jest to satanizm. Czcisz demony i ich władcę, czyli diabła. To nie jest kult chrześcijański, to co robisz, jeżeli zgromadzasz się inaczej niż do imienia Pana Jezusa Chrystusa. I dałem jej czas, aby się upamiętała. Ty być może też jeszcze dostałeś od Boga czas. Ale nie chcesz się upamiętać we wszeteczeństwie swoim, czy może chcesz się upamiętać, to oddal się, oddziel się od tego bałwochwalstwa. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożę, wtrącę w ucisk wielki. No oczywiście, jeśli kult satanistyczny uprawiasz, to znaczy, że w ogóle nie masz Ducha Świętego w sobie. Nawróć się, pokutuj, wołaj do Pana Jezusa, a jeśli jakieś dziecko Boże się w to przez przypadek zaplątało, to niech jak najszybciej się od tego oddzieli. Jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, być może ty jesteś ten pozostały, który jesteś w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej diabelskiej nauki, tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Ale jeżeli wiesz, że Słowo Boże mówi, że nie ma dzisiaj kleru, a widzisz, że tam, gdzie cię zaplątało, kler jest, to już znasz głębiny szatańskie. Masz się oddzielić, albo razem z nimi zginiesz w płomieniach ognia. Tak, jakbyś sam był sprawcą tego. Bo nie oddzielając się, jesteś razem w tej organizacji jako jeden z trybików, jako jeden z wrogów Bożych. Biskup według Filipian 1:1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Widzimy tutaj czasy, kiedy jeszcze byli biskupi na ziemi, byli jeszcze diakoni na ziemi, dawno temu, zanim nie odszedł apostoł Paweł i inni apostołowie, zanim nie zmarli, to byli biskupi. I co widzimy? Że miasto Filipii ma wielu biskupów i wielu diakonów. Jest tu liczba mnoga. Wraz nie jest napisane z biskupem i z diakonem, tylko wraz z biskupami. Liczba mnoga. To nie jest przypadek. Dlatego, że w najmniejszym nawet kościele, w najmniejszym nawet zborze
Biskupów było wielu. W Filipii tych chrześcijan wtedy było mniej niż dzisiaj w przeciętnej małej miejscowości. Na przykład w takiej miejscowości typu Kępno. To ilu jest katolików? I mimo to tak zwanego biskupa nie mają nawet jednego w tym Kępnie. A wtedy w Filipii było dużo mniej tych chrześcijan, a mieli już wielu biskupów. To też jest wskazówka, że jeśli biskupi, to ich było wtedy w każdym zborze po kilku. Nastu może, kilkunastu, liczba mnoga jest. Minimum dwóch, jeśli byśmy chcieli już matematycznie na to spojrzeć. Co też już jest kompletnym zaprzeczeniem praktyki w bałwochwalczych kultach stworzonych na wzór Jeroboama. Dlatego, że w tych kultach zazwyczaj jest jeden i to jeszcze pierwszy lepszy z ludu, który kończył seminarium i on jest pan pastor, albo pan ksiądz, albo pan pop. I on jest jeden na całą grupę. I do tego najczęściej jest jeszcze pasożytem, który pasożytuje na tych ludziach, ciągnąc z nich pieniądze, nie pracując własnymi rękami. Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział od 1 do 2. Tutaj mamy opis, kim ma być biskup według apostoła Pawła, według Słowa Bożego. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. To było jeszcze w czasach, kiedy biskupi byli powoływani. Apostoł Paweł właśnie tutaj powoływał biskupa. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby się wzbić w pychę i popaść w potępienie diabelskie, a powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Jak widzimy z tego fragmentu, dawno temu, kiedy jeszcze żyli apostołowie, którzy wyznaczali biskupów, czyli w czasach, kiedy jeszcze istnieli biskupi, dzisiaj już biskupów i starszych nie ma, ale wtedy jeszcze byli, to wtedy taki człowiek, zanim został starszym, zanim został biskupem, przejść musiał test. Miał mieć doskonałe imię u tych, którzy do chrześcijan nie należeli. Czyli nawet największy wróg musiał przyznać, że ten człowiek jest po prostu święty. Jest autorytetem. Miał dobre imię u tych, którzy do nas nie należą. To jest bardzo ważne. Nie mogło być tak, że to był ktoś lubiany tylko przez Kościół, ale musiał być lubiany przez wiernych w Kościele i musiał być lubiany przez ludzi z zewnątrz. A dziś dostajesz często w teczce takiego z Warszawy. Przychodzi teczka do zboru, do kościoła i Ksiński będzie twoim pastorem. Skończył seminarium i będzie teraz pastorem. Nie znacie go, nie lubicie, ale się poznacie i polubicie i będziecie chętnie dawać mu pieniądze. Taki system jest diabelski. To jest uznawanie pierwszych lepszych z ludu i to nie jest w ogóle nic wspólnego ze Słowem Bożym. I ci ludzie często nie mają żadnego imienia u tych, którzy do nas nie należą, bo sąsiedzi nawet nie znają tego człowieka. On dopiero z Warszawy przyjedzie. I to jest kompletne diabelstwo. Mało tego, jest tylko jeden. A wiemy ze Słowa Bożego, że nawet jak biskupi istnieli, to było ich kilku. Ale dziś biskupów już nie ma. I nawet gdyby byli, to trzeba by było ustanawiać ich według 1 Tymoteusza 3, a dzisiaj nikt takich kryteriów nie jest w stanie spełnić. Szósty. Nie może to być co dopiero nawrócony. A bardzo często to są młodzi ludzie, którzy co dopiero seminarium skończyli. Owszem,
paradoksalnie, faktycznie nie są to najczęściej co dopiero nawróceni, bo nie są w ogóle nawróceni. Często są to ludzie w ogóle nienarodzeni na nowo, więc szósty punkt siłą rzeczy spełniają. No nie są co dopiero nawróceni, bo w ogóle nie są nawróceni. Są to ciągle dzieci diabelskie, które po prostu poszły przypadkowo na teologię, bo stwierdziły, że religia to jest świetny biznes. No i dostają teczkę i przyjeżdżają tacy synowie diabelscy i zostają biskupami, starszymi, pastorami, księżmi, liderami i tak dalej, przewodnikami. To jest bałwochwalstwo, to co się dzieje w takich kręgach, bo nie wolno ustanawiać pierwszych lepszych z ludu. I dlatego nie jestem rzymskim katolikiem, dlatego że tam właśnie jest łamane Słowo Boże na każdym kroku w tym zakresie. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Jak może taki człowiek, który co dopiero skończył seminarium, jeszcze nie ma założonego domu, nie wiadomo, czy on w ogóle umie zarządzać domem. Bardzo często dom, który mu się przydziela, to jest budynek pastora przy danym kościele. I on go dostaje jako pastor. I to jest pierwszy jego dom po studiach. Wcześniej mieszkał tylko z rodzicami jako dzieciak. Nie zdążył się czasami nawet ożenić, a czasami zdążył. I nawet są naciski, żeby się jeszcze za szybko nie żenił. A w katolicyzmie w ogóle są naciski, żeby nigdy się nie żenił. Jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, no to jak może być? Natomiast w dawnych czasach, kiedy byli jeszcze biskupi, wyznaczani jeszcze byli przez apostołów, gdy apostołowie jeszcze żyli, bo to tylko apostoł ma prawo wyznaczyć biskupa starszego, to jeżeli biskup wyznaczył takiego starszego, to to był człowiek, który potrafił własnym domem zarządzać. I kolejny punkt, który by własnym domem dobrze zarządzał. I dzieci trzymał w posłuszeństwie. Musi mieć dzieci, liczba mnoga, co najmniej dwójkę. I te dzieci nie mogą być byle jakie, tylko muszą być posłuszne. I te dzieci muszą być zupełnie uczciwe. To jest bardzo ciekawe, dlatego że o ile jeszcze terrorem można wymusić posłuszeństwo, o tyle uczciwości nie da się wymusić. O ile możemy wymusić posłuszeństwo, wytresować dzieciaka, o tyle ten dzieciak najprawdopodobniej będzie obłudnie posłuszny, myśląc w głowie najmniej uczciwe rzeczy. Więc tutaj uczciwe dzieci mogą być tylko wtedy, kiedy mają doskonały wzór w ojcu i matce. I jeśli ten dom jest doskonale zarządzany. I ten biskup powoływany przez apostołów taki właśnie był. No nic dziwnego, że miał dobre imię również u tych, którzy nie należą do nas, jak mówi siódmy werset. Ale niestety w rzymskim katolicyzmie i w sektach, które współpracują z rzymskim katolicyzmem, jest kler, który nie spełnia tych wymogów. Nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, niechciwy na grosz. No to są cechy, które są lub nie są akurat w tych przedstawicielach kleru widoczne. Biskup ma być nienaganny, nienaganny bez jakiejkolwiek nagany, mąż jednej żony, czyli to nie może być ktoś, kto jeszcze nie ma żony, nie może to być ktoś, kto jest babiarzem i ma już drugą, trzecią, czwartą, siódmą żonę. Ma być trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, gościnny, dobry nauczyciel, czyli ma dobrze wykładać Słowo Boże. Ale tutaj niestety wiemy, że w rzymskim katolicyzmie takich nie uświadczysz. Nawet gdyby byli biskupi, to żaden z tych, który jest nam znany, nie spełnia tych kryteriów, więc na pewno jest synem diabelskim i jest to bałwochwalstwo przez sam fakt, że jeszcze nie wyrzuciło ze swojego grona tych uzurpatorów, a wręcz obdarza ich różnymi hołdami. Dlatego nie mogę być rzymskim katolikiem, bo taki kler jest tolerowany. Ale też nie mogę być nikim z tych, którzy naśladują rzymski katolicyzm i skopiowali od nich system bezbożny,
który rzymski katolicyzm praktykuje, że pierwszych lepszych z ludu powołują na kapłanów, zamiast po prostu stosować się do Słowa Bożego. I kolejny fragment z Tytusa 1:7. Tutaj apostoł Paweł pisze do Tytusa: pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Jacy to mają być starsi? Tacy, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony. Mają mieć jedną żonę. Którzy mają dzieci wierzące. O, ale podkręcone kryterium. Nie tylko posłuszne, nie tylko uczciwe, ale również wierzące. To może wywołać tylko i wyłącznie Bóg, żeby dziecko uwierzyło, bo to jest dar Boży. Czyli nie tylko musi to być wierzący sam biskup, a jak wiemy w katolicyzmie rzymskim pierwszych z ludu, niezależnie od tego, czy są nawróceni, wyznacza się na biskupów, ale mają mieć dzieci wierzące ci biskupi. W tamtych czasach, gdy Duch Święty wyznaczał biskupów, te kryteria były zachowywane. Dzieci wierzące. Nie dość, że dzieci liczba mnoga, to jeszcze wierzące liczba mnoga, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Zarzut rozpusty, czyli nie, że są rozpustne, ale że mają zarzucaną rozpustność. A to już jest szersze, czyli nie, nawet nie było plotek na temat ich rozpusty. Czyli wrogowie Kościoła nie mogli na ich temat rozpuszczać plotek. To jest dopiero wyśrubowane kryterium. Czyli jeżeli miałeś uczciwe dziecko, ale przez to, że dziwacznie się zachowywało, stało pod zarzutem rozpusty, to już ten człowiek nie mógł być biskupem w tamtych czasach, kiedy byli jeszcze apostołowie. Albo krnąbrności, czyli musieli być znani z tego, że chętnie wykonują wszystko, bo krnąbrność to jest po prostu wykonywanie z opóźnieniem, czyli proszę umyj naczynia, już myję naczynia, a naczynia nie umyte. Prosiłem, żebyś umył naczynia, już myję naczynia, wyłączę internet, jak nie umyjesz naczyń. Naczynia umyte. To jest krnąbrność. Niby posłuszne, niby wykonane, ale z opóźnieniem. Albo proszę umyć naczynia. Znowu ja? Zuzia, niech umyje naczynia. Ja już byłem wczoraj. No i to jest też krnąbrność. Nawet jeżeli dziecko wykona z opóźnieniem. To jest krnąbrność. A one, te dzieci, nawet nie mogły mieć zarzutu krnąbrności. Czyli miały być znane, że czynią wszystko chętnie, bez wypominania. Pokażcie mi kogoś takiego. Gdyby nawet istnieli dzisiaj ordynowani starsi, to że ma takie dzieci, które nie stoją pod zarzutem krnąbrności. Ani razu nie widziałeś, że to dziecko wykonuje z niechęcią polecenie ojca albo matki, albo swojego przełożonego. Nikt dzisiaj nie spełnia tych kryteriów, a jeśli spełnia, to nie ma ani jednego zboru, gdzie byś znalazł kilku, a przecież w zborze ma być kilku biskupów. Więc jednoznacznie widać, że tam, gdzie dzisiaj pojawia się kler, to masz do czynienia z bałwochwalstwem, z grzechem Jeroboama, z ustawieniem cielców jednego w Dan, a drugiego w Betel i czczeniem demonów zamiast Boga. Widzę, że jesteście oddani czczeniu demonów. Widzę, że jesteście nad wyraz ludźmi religijnymi i pobożnymi. Ale to jest pobożność nierozsądna.
Biskup bowiem jako włodarz Boży, i tu jest bardzo ciekawe słowo, włodarz Boży. No, spróbuj wyobrazić sobie, że każdego z kleru dzisiaj uważasz za włodarza Bożego. Czyli co on powie, to jest słowo Boże. Co on powie, masz wykonać natychmiast, jako wyrok Boży. Na całe szczęście nikogo z tych, których uważasz za pastorów, księży, biskupów, popów, nie uważasz za włodarzy Bożych, bo to są ludzie niewykwalifikowani, nie nadający się do tego. W czasach, kiedy byli biskupi, kiedy apostołowie żyli i wyznaczali biskupów, to można było powiedzieć, że słowo biskupa równa się słowo Boże. Przed odejściem Pawła. Dlatego, że oni właśnie byli przez Boga wtedy zachowywani. Po odejściu Pawła niektórzy z biskupów zaczęli mówić rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą, już to widzieliśmy. Ale przed odejściem Pawła, opisanym w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 28, 9 i następne wiersze, to widzimy, że przed odejściem Pawła biskup jako włodarz Boży miał właśnie tą nieograniczoną niczym na swoim terenie, oczywiście zboru, w konsultacji z drugim biskupem co najmniej, miał tą nieograniczoną zdolność ogłaszania, co jest, a co nie jest Słowem Bożym. Dopiero po odejściu Pawła ci biskupi przestali być podtrzymywani przez Boga, bo już biskupstwo nie było potrzebne, gdyż było Słowo Boże spisane w całości. Wiara raz na zawsze została przekazana świętym. Biskupi już nie byli potrzebni. I ten biskup jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki. A więc 9 werset pokazuje, że gdyby dzisiaj ktoś trzymał się prawowiernej nauki, to wiedziałby, że biskupów już dzisiaj nie ma, bo nie ma apostołów. Aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, gdyby ktoś dzisiaj wyznawał zdrową naukę, doskonale wiedziałby, że dzisiaj już nie ma apostołów, a więc nie ma komu wyznaczyć biskupów. Jak też starszych. Jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Znający zdrową naukę, znający prawowierną naukę, będzie dawać odpór tym, którzy twierdzą, że dzisiaj są starsi albo biskupi. Bo nie ma apostołów. Skoro nie ma, to należy odeprzeć ten fałszywy pogląd. Następne miejsce to jest miejsce z Objawienia Jana, 2 rozdział, 6 werset, opisujący Nikolaitów. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Objawienie Jezusa, rozdział 2. Pojęcie klerykała, patrząc dyspensacyjnie, jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Taki artykuł kiedyś napisał jeden z uznanych komentatorów biblijnych. Pojęcie klerykała jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. I jest też nikolaitaizm, wzrost i powstanie klerykalizmu. Z kolei przez drugiego znanego komentatora napisane. I co tutaj mamy? Mamy właśnie Nikolaitów. Niestety to słowo powinno zostać przetłumaczone na polski. Dlaczego zostawiło się parę takich dziwnych słów albo zamieniło niby polskimi, ale niezrozumiałymi słowami? Jednym z takich słów, które jest niezrozumiałe, zupełnie bezsensownie zostawione, jest sabat. Sabat, odpocznienie.
Ale ponieważ zostawiono, powstały na tym gruncie sekty sabatariańskie, które uczyniły sobie z tego bożka. Tak samo mamy, może już mniej taki, ale też niebezpiecznym pozostawieniem słowem jest chrzest, które znaczy zanurzenie. Po co zostawiono jakiś dziwny, dziwoląg chrzest? Chrzest? W ogóle po grecku nie brzmi chrzest, tylko tam jest baptizo, czyli chrzest, zanurzenie. I w tym momencie, przez to, że zostało to zamienione jakimś słowem chrzest, rozpleniły się niebiblijne praktyki chrztu niemowląt lub innych tego typu rzeczy, które nie są związane z całkowitym zanurzeniem w wodzie. Mamy też właśnie tych Nikolaitów. Nikolaita powinien być przetłumaczony po prostu jako klerykał albo podporządkowujący sobie lud. Po co zostawiać Nikolao, Nikolaita? Niko podporządkowywać sobie, dominować nad czymś. Lao, lud, czyli ktoś, kto podporządkowuje sobie parafian, ktoś, kto podporządkowuje sobie lud, ktoś, kto rządzi nad ludem, ktoś, kto powoduje, że ci ludzie są nam podlegli, są mu podlegli. No i jeżeli byśmy tutaj chcieli wiedzieć, o co chodzi Panu Jezusowi w tych słowach, to musimy wiedzieć, że jest to bardziej zrozumiałe, jeśli przeczytasz to w ten sposób. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz podporządkowujących sobie lud, których i ja nienawidzę. Albo że nienawidzisz klerykalizmu, którego i ja nienawidzę. No bo uczynki kleru to jest szeroko pojęty klerykalizm, system klerykalny. I jednoznacznie Panu Jezusowi się to nie podoba i mi też się to nie podoba, dlatego nie mogę być rzymskim katolikiem. Jest to czwarty powód z 40, dla których nie jestem rzymskim katolikiem. Klerykalizm. Mamy też objawienie, drugi rozdział, 15 werset. Znowu, Nikolaici, lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama. Bardzo ciekawe, bo nauka Balaama była opisana w Starym Testamencie. I ten Balaam, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, aby spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane. No, w tych miejscach, jak już udowodniliśmy, gdzie się pojawia kler, są rzeczy bałwanom ofiarowane. No bo skoro nie zgromadzają się do imienia Pana Jezusa, tylko zgromadzają się do księdza, do popa, do pastora, bo bez pastora nie ruszy całe zgromadzenie, czyli nie Pan Jezus jest miejscem, nie Pan Jezus jest centrum, tylko miejscem jest to miejsce, gdy pojawi się pastor. Więc zgromadzają się do pastora, a nie do imienia Pana Jezusa. A skoro zgromadzają się do stworzenia, a nie do stwórcy, to są bałwochwalcami i rzeczy bałwanom ofiarują i uprawiają nierząd. To jest nierząd sakralny, to co robią. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki klerykałów, nauki Nikolaitów. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się klerykalizmu. Jest to jednoznaczne. Objawienie Jezusa, drugi rozdział. Nic cię nie usprawiedliwia, jeśli trwasz w takim czymś. Bo jeżeli jesteś nawrócony, powinieneś słuchać Ducha Świętego, który cały czas krzyczy: oddziel się, uciekaj stamtąd. A jeśli jesteś nienawrócony, to powinno ci dać pobudkę do tego, żeby wołać do Pana Jezusa i dać po prostu posłuch wezwaniu Pana Jezusa. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom, i oddzielić się od tego martwego systemu. Nie ma nic, co by mogło cię w tym trzymać. Diotrefes. Kolejny osobnik. Ciekawy. Trzeci list Jana, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Jest to tragiczna postać. Apostoł Jan pisze: napisałem do zboru krótki list. Lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dwie cechy Diotrefesa. Nie uznaje apostołów,
A po drugie, Diotrefes lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę. I to jest jak najbardziej później przez apostoła Jana potępione. Przeczytaj cały trzeci rozdział Jana, to się dowiesz. Jest to po prostu przykład klerykała. I nie powinieneś mieć nic wspólnego z tego typu złymi osobami. Skąd się wziął kler? No więc mamy twierdzenie rzymskiego katolicyzmu, że wziął się od Szymona Piotra. Natomiast ja twierdzę, że to raczej Szymon Czarnoksiężnik jest ojcem kleru, a nie Szymon Piotr. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, rozdział 8. To jest tragiczna postać, ten Szymon Czarnoksiężnik. Był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. Ciekawe, prawda? Podawał się za kogoś wielkiego. Nawet i sam Szymon uwierzył, bo później mamy parę wersetów dalej, że ten Szymon jednak uwierzył. Ale wiemy, że demony również wierzą i drżą. Diabeł jest jednym z głównych wierzących i on też drży. I to drży, bo wie, co go spotka. Szymon też uwierzył, bo zobaczył, jak działają cuda apostołów i uwierzył, no bo zobaczył, że to nie jest nic z tych sztuczek, które sam stosował. A jako czarnoksiężnik też wiedział, że to nie jest coś, co się da podrobić. Gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Jak można być pełnym zachwytu, widząc znaki i cuda? Tylko wtedy, kiedy ma się po prostu nieprzemieniony przez Ducha Świętego umysł. Żydzi znaków się domagają. Grecy mądrości szukają. A chrześcijanie patrzą na Pana Jezusa. I tutaj widzimy, że widział znaki i cuda wielkie, jakie się działy i był pełen zachwytu. Parę wersetów dalej czytamy o tej tragicznej postaci. Gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, czyż kleru nie powołuje się w ten sposób? Przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: za pieniądze, tak? Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. No nie można za pieniądze nabyć daru Bożego. Ale dzisiaj kler kupuje za pieniądze wykształcenie, chodzi do zaocznej szkoły teologicznej albo do czasami stacjonarnej, dziennej szkoły teologicznej, co kosztuje pieniądze, trochę wysiłku i zostają, choć są pierwszymi lepszymi z ludu, zostają przedstawicielami różnych grup religijnych. Po prostu ustanawia się pierwszych lepszych z ludu, nie patrząc na to, czy są narodzeni na nowo, nie patrząc na to, czy są zbawieni. I tu jest podobieństwo do tego Szymona Czarnoksiężnika. To nie ma nic wspólnego z dziełem Bożym, gdzie apostołowie wyznaczali starszych, gdzie apostołowie wyznaczali biskupów, gdzie Duch Święty, posługując się żyjącymi apostołami, wyznaczał starszych i diakonów, biskupów i diakonów. Dzisiaj nie ma biskupów, dzisiaj nie ma starszych, dzisiaj nie ma kleru, dlatego że nie ma już apostołów. I Duch Święty zakończył tą służbę, bo wszystko, co miał przekazać, przekazał w Piśmie Świętym. Teraz kieruje braćmi, którzy są zgromadzeni do imienia Pana Jezusa, podając im, przypominając im z tego, co jest w Słowie Bożym, naświetlając im Słowo Boże. I tylko i wyłącznie Słowo Boże jest podstawą. Tylko Biblia jest podstawą.
Tylko Pismo Święte jest podstawą, a nie jakieś bałwochwalcze kulty czczenia demonów. Skąd się wziął kler? Szymon Czarnoksiężnik, a nie Szymon Piotr. Starszych więc wśród was napominam. Widzimy, że tutaj Piotr z kolei, czyli Szymon Piotr. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. To było jeszcze w czasach, kiedy starsi byli, kiedy jeszcze byli biskupi, kiedy istnieli apostołowie, między innymi Szymon Piotr był właśnie apostołem i on daje pouczenia tym starszym. I zobaczcie, sam siebie nazywa starszym. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy. To swoje apostolstwo, choć był jego świadomy, nie eksponuje tutaj, bardzo ciekawe. Poniżył się, prawda? Zrównał się z innymi starszymi. Paście trzodę Bożą, która jest między wami. Nie z przymusu, lecz ochotnie. Po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku. Każdy zysk jest tutaj określany jako brzydki. Lecz z oddaniem. Nie jako panujący, czyli nie tak jak Diotrefes, który lubił odgrywać kierowniczą rolę. Nie panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Jako przykład dobry dla trzody. A nie jakieś inne działania. Już wtedy, kiedy istnieli biskupi, prawdziwi biskupi, a nie tacy fałszywi jak dzisiaj, wtedy, kiedy jeszcze istniał właśnie system klerykalny, Boży system klerykalny, ale już dzisiaj tego systemu nie ma, bo apostołów już nie ma. To wtedy już było zalecenie, żeby być wzorem dla trzody. Przykładem, a nie w inny sposób, nie wymuszaniem, nie nakazami. Kler lubi tłok i twoje pieniądze. Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować. Tak mówi Słowo Boże w Przypowieściach 21. Ale niestety niektórzy leniwi widzą, że będą się musieli napracować w życiu, jeśli chcą jako to godnie żyć. Natomiast jest jedno źródło, z którego zawsze można nabrać. To jest źródło religia i wielu, wiedząc, że jest leniami do kwadratu, postanawia, że zostanie a to pastorem, a to księdzem, a to popem, a to innym leniem na etacie. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, zobacz, apostoł, w trudzie i znoju, we dnie i w nocy, pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Apostoł pracował. Towarzysze apostoła pracowali. Któż mógłby odcinać kupony, jak nie apostoł, a on pracował. On pracował, żeby dla nikogo nie być ciężarem. I nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli. Oczywiście, że mieli prawo. Jeśli ktoś ma prawo do takiego odcinania kuponów, to właśnie apostoł. Ale oni tego nie robili. Ale dlatego, żeby wam siebie samych dać za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy z pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Doskonała definicja tego, co robią lenie na etacie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Jednoznacznie widać, że ktoś taki, kto chce służyć jako sługa Chrystusa Jezusa, nie ma mieć ordynowanych tytułów typu starszy, pastor, biskup, ksiądz, pop, lider.
tylko ma po prostu pracować własnymi rękami, dać siebie jako przykład dla innych wierzących i te wszystkie obowiązki, które na niego włożył Bóg, spełniać z pieniędzy, które mu zostały z nadwyżek. I to jest bardzo prosta rzecz. Jeśli Bóg nie dał ci pieniędzy, to znaczy, że cię wcale do tego nie powołał. Nie ma czegoś takiego jak pasożytnictwo na innych. Natomiast jest oczywiście prawo do życia z Ewangelii. To jest sytuacja, kiedy wysyłamy misjonarza za granicę, na przykład do Papui Nowej Gwinei. On się uczy papuaskiego i chce tam głosić Ewangelię. Dajemy wtedy wsparcie takiemu człowiekowi i nie ma w tym nic nagannego, bo nie zawiązuj wołowi pyska odnosi się do ewangelistów. Natomiast jeżeli byśmy mieli do czynienia z kimś takim, kto jest pomiędzy nami i chciałby odkrywać między nami kierowniczą rolę, to po pierwsze nie ma już takiego uzasadnienia, a po drugie nie spełnia tych kryteriów, które Pismo Święte na niego nałożyło. Da się oczywiście znaleźć takich braci, którzy na przykład pracując własnymi rękami, utrzymując się przez lata służą Słowem Bożym i widać, że Słowo Boże głoszone przez nich rodzi owoc. Oni pracują czy to jako inżynier, czy to jako ślusarz, czy to jako górnik, czy to jako nauczyciel w szkole, czy to jako kasjer na kasie w Biedronce. A po godzinach pracy służą Słowem Bożym. I widać, że to Słowo Boże wydaje owoc i rośnie. I wtedy w sercu jakiegoś innego wierzącego może powstać życzenie, żeby takiego wesprzeć. Jeżeli to jest oddolna inicjatywa tych wierzących, skonsultowana z Panem Jezusem, to oczywiście jest miejsce na tego typu służby. Powinien ten wierzący skonsultować się z innymi braćmi ze zboru i taka mieszanka wspierania, nie kupowania tego sługi, tylko wspierania, może mieć miejsce. Ale nie ma nigdy pozwolenia na działanie takiego systemu, który byłby wymuszaniem, czyli narzucaniem. Jest to całkowicie niebiblijne. Kler lubi tłoki twoje pieniądze. My zaś napominamy was, bracia, abyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Widzimy tutaj kolejny kamień obrazy dla mnie, dlatego że to jest właśnie powód, że widzę, że te grupy związane z rzymskim katolicyzmem są łase na pieniądze należące do pieniędzy publicznych. Słowo Boże czegoś takiego w ogóle nie zna. Słowo Boże czegoś takiego w ogóle nie zna. Nie ma czegoś takiego, żeby być na zewnętrzną pomoc zdanym na pieniądze publiczne. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. Nic więc dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Też tutaj widzimy jednoznacznie, że
Skoro diabeł przybiera postać anioła światłości, to tym bardziej nie dziwi nas, że ci, którzy są jego sługami, atakują chrześcijaństwo, udając sługi sprawiedliwości. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. Widzimy to w Dziejach Apostolskich 18. Paweł, apostoł, pracował i robił namioty. I Dzieje Apostolskie 20 rozdział. Srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy ze mną są. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Też tutaj jednoznacznie to widzimy. Czyli to, co już powiedzieliśmy, nie ma podstaw do tego, żeby wyłudzać pieniądze od ludzi, którzy są poza zborem. Nie ma podstaw do tego. Też mamy 2 Tymoteusza 3:1. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Przybierają pozór pobożności, udają sługi Chrystusowe, a nie są nimi. A Duch wyraźnie mówi, to jest z 2 Tymoteusza 3 rozdział, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. To co mówiliśmy, skoro nie zgromadzają się do imienia Pana Jezusa, to zgromadzają się do duchów zwodniczych i słuchają nauk szatańskich. Skoro mają kler, to słuchają nauk szatańskich. Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. To mówi 1 Tymoteusza. Może numer trochę źle wkleiłem, 4. I teraz 1 Koryntian 5. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami, to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie takiego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił. Tak, jakbym był obecny. Gdy się zgromadzacie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Niestety tam, gdzie jest kler, jest parcie na liczbę członków i na kasę. Nie wyklucza się grzeszników. I sama nauka o klerze jest kwasem, który cały zaczyn zakwasza. Widzimy tutaj kolejne pouczenie z 1 Koryntian 6, że bałwochwalcy idą do piekła. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bałwochwalcy, jeżeli nie zgromadzasz się do imienia Pana Jezusa, tylko do twojego pastora, do twojego księdza, do twojego lidera, do twojego Ojca Świętego, to jesteś bałwochwalcą, bo Pan Jezus takiego systemu nie uznaje. Należy tylko i wyłącznie zgromadzać się do imienia Pana Jezusa, bo Bóg takich szuka, którzy czczą Go w duchu i w prawdzie. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 10 werset. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. I
wiemy, że ten zakon osądza tych, którzy sprzeciwiają się zdrowej nauce, a zdrowa nauka mówi jednoznacznie, kleru dzisiaj nie ma. Jest to obrzydliwe, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi. No kler handluje w pewnym sensie ludźmi, musi mieć jak najwięcej tych, którzy łożą do kiesy, żeby utrzymać ich. Dla kłamców, krzywoprzysięzców, dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Galacjan 5 rozdział 19. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie podział. To, co widzieliśmy, Jeroboam chciał się oddzielić od prawowiernego wielbienia w Jerozolimie. Tak samo kler wprowadza różne dziwne podziały. Proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica między kościołem rzymskokatolickim a polskokatolickim? Jaka jest różnica między prawosławiem a cerkwią ukraińską? Jaka jest różnica między baptystami a ewangelicznymi? Podział, sztucznie wywołany podział. Nie ma podstaw, żeby to były różnego rodzaju grupy. To jest ta sama fałszywa, klerykalna nauka. Ale podział, duch podziału jest po to, żeby oddzielić swoich ludzi i mieć nad nimi kontrolę i czerpać z nich profity. To jest typowe działanie kleru, bezbożnego kleru. Nie mogę być rzymskim katolikiem, skoro jest tam kler. To jest czwarty powód z 40, dla których nie jestem rzymskim katolikiem. Właśnie podział na przeróżne partie albo na różne denominacje, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Są to poważne rzeczy, nie da się tego pogodzić ze Słowem Bożym. Dziękuję wam za uwagę. Jest to bardzo smutny temat, ale konieczny. Kończąc, zachęcam do tego, żebyście czytali Biblię, Słowo Boże i odrzucili wszystkie ludzkie nauki. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Telefon do mnie to jest 739 089 088. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, jeśli nie masz Biblii, daj znać SMS-em. Jeżeli będę miał możliwość, chętnie ci wyślę. Z Bogiem.